żeby lepiej wypełniać swoje obowiązki, lepiej dbać o nasze bezpieczeństwo, musi też poruszać się coraz lepszym sprzętem. Marek Jarmowicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku stacjach radiowych i telewizji Kopernik, w studiu Plusa i Kopernika Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Jest takie czarne BMW, dobrze znane, myślę, niektórym mieszkańcom Warmii i Mazur, które wskazywałoby, że ten tabor policyjny no, jest chyba nieco lepszy niż kiedyś. Jest? No policja musi się też dostosowywać do rozwoju motoryzacji, żeby lepiej wypełniać swoje obowiązki, lepiej dbać o nasze bezpieczeństwo, musi też poruszać się coraz lepszym sprzętem. A spoglądając na poprzedni rok, tych pieniędzy no, jest wystarczająca ilość, jak pan przegląda raporty dotyczące no, wsparcia tego wysłużonego już no, taboru? W 2018 roku w ramach pewnego montażu finansowego, o którym za chwilę powiem, właśnie z ustawy modernizacyjnej przekazano kwotę ponad 3 100 000 zł na zakup, mówię tylko o samym zakupie samochodów nowych aut dla policji, które, tak jak pan redaktor wspomniał, zużywają się, które także ulegają uszkodzeniom i które wymagają także dostosowania do jakby nowoczesnych, do tego, co rynek motoryzacyjny proponuje. A ile udało się kupić za to samochodów? 57 samochodów. To muszę powiedzieć, że dzięki dobrej współpracy z samorządami, z wieloma samorządami naszego województwa, bo policja, choć jest policją państwową, choć jest sfinansowana z budżetu państwa, to jednak jest w ustawie o policji taka możliwość, że jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać policję. I robią to? Ponieważ jakby to jest nasz wspólny interes. Dbanie o bezpieczeństwo społeczności lokalnych, mieszkańców gmin, powiatów, województwa. Miałem okazję uczestniczyć w takim uroczystym przekazaniu jednego z właśnie samochodów dla powiatu piskiego, dla Komendy Powiatowej Policji w Piszu, który udało się zakupić właśnie dzięki montażowi z zarządem powiatu, z powiatem piskim. I Pisz jest tutaj, można wskazać, jako jeden z takich właśnie modelowych przykładów współpracy, bo tam zarówno powiat, jak i poszczególne gminy tego powiatu współpracują w tym, aby te środki przekazywać i łączyć i kupować nowy sprzęt i dzięki temu w ciągu ostatnich 3 lat udało się tam 13 samochodów zakupić. A to wczoraj to jakiej marki były? Wczoraj to był Hyundai akurat. Aha. Plus wcześniej też w ubiegłym roku zostało zakupionych. Tam marek niestety nie pamiętam. A jak policjanci reagują na takie nowe samochody? Bo to tak domyślamy się, że jednak wpływa też na komfort no, pracy i na samopoczucie. To jest oczywiście tak, jak pan redaktor mówi, to jest komfort pracy, to jest także bezpieczeństwo poruszania się po drogach, no bo to no, policji w jakiś szczególny sposób nie omija zagrożenie czy to oblodzeniem, czy jakością naszych dróg, więc no, ważne jest, aby poruszali się bezpiecznymi samochodami. I łodziami najlepiej, bezpiecznymi. Mówię o łodziach, dlatego że rzadko kiedy się o tym jednak wspomina. No a to też jest część sprzętu policjantów, którzy no, w naszym regionie przede wszystkim pewnie w dużej mierze potrzebują takiego sprzętu. Tak, no, należy pamiętać, że nasz region jakiś procent powierzchni naszego województwa jest pokryty jeziorami, z których korzystają turyści, z których korzystają także nasi mieszkańcy i tam policja także musi działać i w związku z tym musi posiadać do tego odpowiedni sprzęt w postaci łodzi i w ubiegłym roku udało się 3 takie łodzie za ponad 600 tysięcy zakupić. One będą służyły policji po to, aby tam na akwenach mogli swoje zadania
realizować. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu Telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, był Państwa i moim gościem. Marek Jarmowicz, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.